Cześć, witajcie. Chciałem wam coś pokazać. Mianowicie to, co widzieliście, ten napis, tą tabliczkę. Wiadomo, o co chodzi. To spójrzcie tutaj. Tu jest wieża kościelna. I co na wieży kościelnej znajduje się, już wam pokazuję. Taka sytuacja. Myślałem, że spotkam jeszcze dzisiaj właściciela tutaj tej posesji i z nim porozmawiam i opowiem mi historię tej tablicy, jak domniemam walki z tutejszym proboszczem, jeżeli chodzi o zamontowanie na wieży kościoła tych wszystkich anten. Podjedziemy sobie jeszcze pod kościół. Zobaczymy, jak to wygląda z bliska. Co do tych wszystkich anten 3G, 5G i innych takich, to zwróćcie uwagę na to, gdzie montowane są, na jakich budynkach są montowane takie anteny. Na kościele spotkałem się pierwszy raz, że jest zamontowana, ale spójrzcie na szpitale, również te onkologiczne. Podejdziemy sobie pod kościół. Zobaczymy to z bliska. Mamy ten kościół, tu mamy posesję i tą tablicę, którą wam pokazywałem na wstępie. Jak mi się uda później spotkać właściciela tego tutaj, tej posesji, tego pensjonatu, to poproszę go, żeby opowiedział mi historię związaną z tą sytuacją, z tymi antenami. Spójrzcie, te anteny są dookoła wieży kościelnej. Już tam podejdziemy. Centralnie smażalnia mózgów. Cześć Miro. Patrz Miro, jak smażalnię mózgów znalazłem. Idziemy sobie dookoła wieży.
tu następne antenki. No proszę. Czyżby tutaj jeszcze proboszcz nie miał świadomości, co zamontował dla swoich wiernych, dla swoich parafian? Wiecie, że jestem wierzącym i praktykującym katolikiem, chrześcijaninem, ale kiedy widzę zło, to pokazuję zło. Kiedy widzę syf w tak zwanym moim kościele, to pokazuję ten syf. Spójrzcie, kolejne anteny dookoła. Nie, wiesz co, Jolanta? Bo napisałaś, prędzej cię pobije, niż ci o tym opowie. Nie mówiłem o proboszczu, tylko chciałbym zapytać tego pana z tej posesji, który wystawił tą tablicę u siebie na ogrodzie. Więc myślę, że byłby skłonny coś opowiedzieć. I myślę, że bardzo chętnie by o tym opowiedział. Spójrzcie tylko dookoła wieży. Grubo, grubo. Także taką sobie tutaj znalazłem smażalnię mózgów w łebie. Anten jest zakładanych na szpitalach dziecięcych, na jakichś. Spotkałem się nawet na tym, że takie anteny są montowane na pomoc spokojnej starości w ośrodkach paliatywnych dla osób starszych, schorowanych. No ale Jolu, tego proboszcza też by się przydało, wiesz, przepytać. Bo to jest no normalnie nie do uwierzenia. Patrzcie. Dookoła. Przykre, przykre. Dobra, to tyle się chciałem z wami podzielić. A ja lecę jeszcze wykorzystać dzień dzisiaj na plaży. A wam życzę spokojnego i miłego dnia. Od smażalni mózgów w łebie. Pozdrawiam was czołem.